Po fali upałów przyszła fala deszczu. Od kilku dni pada, a w najbliższych dniach ma padać jeszcze mocniej. Gminy przygotowują się na możliwe podtopienia i zalania. W wielu miastach powołano sztaby kryzysowe, a także przygotowano dla mieszkańców worki z piaskiem. W gotowości są też jednostki Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Największe opady mają pojawić się w nocy z piątku na sobotę. Karolina Komada. Odwołane imprezy plenerowe, przełożone remonty dróg i pełna gotowość służb w regionie. Wszystko po to, by nie powtórzyły się czerwcowe sceny z Bielska-Białej. A powódź błyskawiczne i zalania są możliwe. Na południe Polski nadciąga Niżgen-Łeński Borys. Największe opady mają pojawić się w nocy z piątku na sobotę. Później będzie padać przez całą sobotę i tak do niedzielnego poranka. Opady będą bardzo intensywne. Na południu województwa śląskiego może spaść 150, może nawet ponad 200 litrów wody na metr kwadratowy i z pewnością tak duże opady spowodują wezbrania rzek, wzrost poziomu generalnie wody w rzekach, jakieś lokalne podtopienia, zalania, z tym trzeba się liczyć. Samorządy w regionie próbują zminimalizować możliwe negatywne skutki opadów. W ciągu ostatniej doby powołano sztaby kryzysowe m.in. w Pszczynie, Sosnowcu, Bielsku Białej i Rudzie Śląskiej. Mimo że w tym ostatnim mieście nie ma rzeki, to miasto od wielu lat walczy z podtopieniami. Ze względu na to, że właśnie zostały zachwiane stosunki wodne w wyniku eksploatacji górniczej. W mieście utworzyły się niecki bezodpływowe, przez to są problemy z naturalnym spływem wód opadowych do rzeki Kłodnicy i do potoku Bielszowickiego. Łącznie w Rudzie Śląskiej jest prawie 20 takich miejsc. Te miejsca w dniu wczorajszym, jak i w dniu dzisiejszym są kontrolowane, objeżdżane przez służby. Jakby wybieramy najlepsze rozwiązania, bądź dostarczamy worki z piaskiem, bądź instalujemy pompy. Worki z piaskiem są przygotowane w większości gmin i miast. Przygotowani są też strażacy. Przez cały weekend na służbie w województwie śląskim będzie 625 osób z Państwowej Straży. Do tego kilka tysięcy strażaków ochotników. Został też sprawdzony sprzęt. Nakazaliśmy oczywiście przegląd wszystkich zestawów pompowych, łodzi, pontonów i innych przydatnych w tego typu rodzaju zagrożeń sprzętach. Tak, by każdy był w każdej chwili gotowy do wyjazdu i do użycia. W gotowości jest też zwiększona liczba dyżurnych numerów alarmowych 112 i Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego. Również z ofertą pomocy zwróciło się do nas wojsko, zarówno jednostki operacyjne, jak i WOT, deklarując około 500 żołnierzy, którzy będą mogli wspomagać służby w walce z usuwaniem ewentualnych skutków nawalnych opadów deszczu. Ilość opadów ma być porównywalna do tych z roku 1997, kiedy miała miejsce powódź tysiąclecia. Jednak mimo że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia, to jak zapewniają pracownicy Wód Polskich, sytuacja sprzed 30 lat nie powinna się powtórzyć. 30 lat temu znajdowaliśmy się w ogóle w zupełnie innej sytuacji i to zarówno od strony przygotowania infrastruktury, jak i światopoglądowej. Pamiętajmy, że zabezpieczenie przeciwpowodziowe to nie tylko obiekty hydrotechniczne, to nie tylko obwałowania, to nie tylko zbiorniki, poldery, czy też infrastruktura wielofunkcyjna, ale to również plany zarządzania przeciwpowodziowego. Jak poinformowały Wody Polskie, w piątkowe popołudnie poziom wód w rzekach jest nieustannie monitorowany i choć zaobserwowano 8 stanów ostrzegawczych, to żaden ciek nie wystąpił z brzegu.